Siemanko, siemanko, jestem Vertes i witam was w unboxingu zabawek, figurek z gry Roblox. Dokładnie tak. Wczoraj, jak widzieliście na kanale, wstawiłem unboxing figurek właśnie z gry Minecraft i pokazywałem, że tu właśnie obok stoją mnie figurki z Robloxa. Także dzisiaj sobie je rozpakujemy i jeżeli byście byli zainteresowani, żeby kupić takie zabawki, to mogę wam powiedzieć, że można je dostać w Empiku oraz w Smyku. No, najprędzej tam dostaniecie. Także takie info wczoraj właśnie w filmie nie podałem, ale było oczywiście w opisie. Wolę teraz powiedzieć. Także bierzemy z kubki te oto rzeczy i patrzymy, co ja tutaj ciekawego dostałem. Pierwszą rzecz, jaką tutaj mamy, znaczy pierwszą figurkę, to jest Matt Dusek. Matt Dusek to jest ogólnie seria pierwsza figurek z Robloxa, którą tutaj pokazuję. Kiedyś też dostawałem jakieś figurki do unboxingu właśnie z Robloxa, ale tym razem też dostałem, to otwieram. Także mamy tutaj Matta Duska, to jest magik generalnie mówiąc. Ma tutaj swoją wielką różdżkę i w sumie to było na tyle. Otworzymy sobie i wam pokażę, jak to wygląda już rozpakowane. Dobra, wyciągnąłem go już tutaj z opakowania. Swoją drogą, tutaj na każdej figurce właśnie z Robloxa są takie specjalne kody, że jak się zdrapie, to można je użyć na stronie roblox.com/toys. I tak mogę wam powiedzieć, że jak będzie 1000 łapeczek w górę, jak zobaczysz, że jest 1000 łapeczek w górę pod tym filmem, to wstawię wszystkie te kody do opisu tego filmu, także trzeba będzie polować. W sumie taki fajny bonusik, jeśli gracie w Robloxa, możecie sobie coś tutaj dzięki mnie za darmo odebrać w sumie. Także dobra, wyciągamy tutaj naszego Matta Duska. Proszę bardzo, jest i on oraz jego tutaj super mega dużą różdżkę wyciągniemy i mu wsadzimy oczywiście w łapkę. Tak, żeby tutaj nam trzymał, nie? Tutaj w sumie jest też tak zrobione jak w Minecrafcie, że wszystkie postacie mogą sobie tutaj coś ciekawego trzymać i proszę bardzo, jest i on. Tak wygląda Matt Dusek tutaj, także mamy go rozpakowanego, lecimy dalej. Kolejna figurka, Mr. Bling Bling, tutaj jest pan bogacz, który ubiera się, żeby było widać, że jest bogaty. Typowe. Wyciągnąłem go z pudełka, mamy go jeszcze w tym opakowaniu. Dobra, wyciągnąłem już tutaj Mr. Bling Blinga z pudełka. Dodatkowo tutaj dostaliśmy dla niego łańcuch, który mu tutaj założę. Także chwila, bo chyba trzeba będzie mu zdjąć głowę. Także uwaga, brutalne sceny. Dobra, złożyłem tutaj pana Mr. Bling Blinga. Zobaczcie, ma na sobie tutaj łańcuch widoczny oraz ma tutaj laskę z symbolem dolara. Także tak wygląda tutaj nasz Mr. Bling Bling, panna bogato. Chodźmy z kolejną tutaj figurką. Lord Amber Hollow! Taki tutaj Lord Amber Hollow, jeżeli go widzieliście w grze, to wiecie, że on był cały czarny, jednak figurkę mamy tutaj czarno-czerwoną, troszkę inaczej jak w grze. Także ja tutaj rozpakowuję, już wam pokażę, jak się prezentuje po rozpakowaniu. Mamy go! Mamy go, włożyłem mu od razu miecz, który dostaliśmy tutaj do zestawu i wygląda on dokładnie tak! Nasz Lord Amber Hollow z Robloxa. Także szybkie złożenie. Mr. Bling Bling miał ten łańcuch, który troszeczkę sprawił problemów, bo głowy dosyć trudno się wyjmuje, ale u niego tutaj bez problemu włożyliśmy tylko miecz i mamy figurkę, także lecimy dalej. Circuit Breaker! Kolejna figurka, jak widzicie, od razu tutaj on ma jakiś mieczyk i ma kosę i to jest chyba jakiś cyborg z tego co widzę, jakiś robocyborg o cokolwiek, otwieramy! Okej, złożyłem tutaj naszego koleżkę, włożyłem mu oczywiście wszystkie bronie i wygląda on tak, zobaczcie. Groźna postać, muszę przyznać. Ale fajnie wybajeżona tutaj, także ta figurka jest kozak tak naprawdę. Także szybki pokaz kurcia figurek mamy dzisiaj, ale to nic, bo tego mamy naprawdę dużo, także lecimy dalej. Kapitan Rampage! Jest i on, nasz pirat tutaj ze swoim mieczem i skrzynią skarbów. Dokładnie tak, rozpakowuję go już dokładnie i pokazuję, jak on wygląda złożony. Także tak wygląda nasz pirat, zobaczcie. Ma tutaj mieczyk włożony. Dodatkowo oczywiście skrzyneczka jest. Ona ma na dole tutaj coś do zamontowania, tylko że nie wiem, gdzie mógłbym mu ją zamontować oprócz głowy, także zamontujemy mu tę skrzynię na głowę i będzie, kurczę, kapitan pirat ze skarbem na głowie, zobaczcie. Dobre, dobre. Dobra figurka, muszę przyznać, także kapitan Rampage za nami, bierzemy kolejną figurkę. I to jest, słuchajcie, Team 7775. Kim jest on? Nie napisali, ale ja wam powiem. On stworzył
To jest figurka po prostu jego postaci z gry. Team stworzył ogólnie tryb do Robloxa Hide and Seek Extreme, dlatego jest jakąś taką bardziej znaną postacią w grze Roblox. I on tutaj właśnie trafił do tych figurek, także to jest właśnie Team. Team Developer Hide and Seeka. Także ja tutaj otwieram i pokażę, jak on dokładnie wygląda. Okej, złożyłem tutaj Teama. Tak on wygląda, ma tutaj swoje skrzydła, ma pelerynkę z tyłu. Oczywiście da się w to wszystko zdjąć od niego. Znaczy z niego, nie od niego, z niego. Na przykład ten kapelusz. Nie no, wszystko tutaj idzie zdjąć z tych figurek, także tu jest naprawdę mega kozak. O, na przykład nogi mu zdjąłem i mogę się tutaj bawić. Także to jest Team, ten Developer Hide and Seeka. Oh yeah. Dobra, odkładam go i lecimy dalej, bo tych figurek naprawdę jest jeszcze sporo. To nie to, co tutaj widzicie, bo jeszcze za mną są tutaj takie klocki i tam też są figurki. Także lecimy dalej. Tym razem mamy większe opakowania, słuchajcie. Tutaj mamy pizzernię, pizzeria, pizza place, Roblox. Jak widzicie, jest tutaj dostawca pizzy. Z tyłu ma właśnie na skuterze swoim taki pojemniczek na pizzę. Jeśli chodzi o pizzę, to właśnie te tutaj trzy pizze, które widzicie, da się włożyć tutaj do tego pojemnika, także to jest kozak. I jest też kucharz, także ja to rozpakowuję i widzimy się za chwilkę. Okej, rozpakowałem już tutaj zestaw naszej pizzerni, także patrzcie, tutaj mamy naszego gościa, który rozwozi pizzę. Wygląda on tak. I mamy też tutaj kucharza, jak już o nim wcześniej wspominałem. Tak oto on wygląda, jest nasz kucharz, się uśmiecha, zadowolony, cały biały, że po prostu ze światem tak się wtapia, że nie było go prawie widać. Dobra, tak jak mówiłem, tutaj dostaliśmy takie właśnie mini pizze i jak mamy tutaj takiego naszego kumpla od dostaw, możemy tutaj otworzyć jego bagażnik i możemy te pizze właśnie tutaj wsuwać, także to jest w sobie świetne, przemyślane, także już tutaj włożyłem trzy pizze. Czekajcie, tam z bliska, widać tam, można je normalnie tutaj wysypać. Pyk, poleciała jedna. Także jak najbardziej tutaj to ze sobą współpracuje. Zamykamy i nasz dostawca pizzy jedzie gdzieś tu pizzę odstawić. Także taki z niego kumpel tutaj. Dobra, kolejny zestawik. Prison Life, czyli życie więzienne. Mamy tutaj klucznika, czy jako i na nich nie mówią. Jest tutaj też więzień, mamy spluwę. Tace, hantelki, jak one się nazywają, kajdanki, tarczę policyjną i pałkę policyjną, także większy zestaw, więcej rzeczy tutaj jest, także konkret, konkret. Rozpakowuję to oczywiście. Słuchajcie, czy u was też jest tak gorąco, pochwalcie się w komentarzach, bo dzisiaj u mnie jest taka tragedia. Zresztą widać po mnie, cały czerwony jestem. Masakra! Okej, rozpakowałem tutaj wszystko, mamy naszego tutaj więźnia, proszę bardzo, zakułem go w kajdany. Taki wertes był zły i niedobry i zakuł więźnia w kajdany, także... No co, nie ma lekko w więzieniu oraz mamy tutaj naszego, kurczę, czekajcie, to nie jest klucznik, on jest z jednostki SWAT, czekajcie, zobaczcie, on nie jest nie pracuje w więzieniu, tylko to, kurczę, jest normalnie policja, super ekstra agent, zobaczcie, ma spluwę, daje mu tarczę policyjną, także jest tu nasz pan policjant, mogę go nazwać panem policjantem, także jest i on, także no, taki zestawik oczywiście, tak jak mówiłem, jest jeszcze tutaj tacka, hantelki, pałka policyjna, tutaj trochę rzeczy akurat fajnych nam dali. Także, to był kolejny zestawik i lecimy dalej. Tym razem Roblox High School, liceum Roblox. Mamy tutaj jakąś panienkę, uczennicę oraz ucznia luzaka. Dodatkowo tutaj są dwie deskorolki, książka oraz szafa szkolna. Otwieram, otwieram. Szafka wygląda tak, jest cała taka tutaj zielona, zobaczcie, da się oczywiście drzwiczki tutaj otwierać, także otworzyliśmy i tutaj do środka możemy na przykład schować te deskorolki, które nam tutaj dali, albo jak chcecie, to macie taki mini schowek na byle co, można powiedzieć. Tutaj są te właśnie wspomnienia na deskorolki, normalnie kółeczka się kręcą, także można tym jeździć. Znaczy, no wy na tym nie pojeździcie, ale figurkę można na tym puścić. No jest ta książka właśnie tutaj, pokaż, z takim wejściem, że można ją przyczepić do czegoś. Także taki właśnie tutaj zestawik z dodatków. A figurki wyglądają tak, jest to tutaj nasz pan luzak. Zobaczcie, siedzi sobie z tyłu, pokaż się. Właśnie tak, jest i on tutaj. Oraz jest to tutaj dziewczyna z liceum, proszę bardzo. Wygląda tak, o właśnie. Takie dwie figureczki tutaj. No i co? Lecimy dalej! Kolejny zestaw figurek to legendy Robloxa!
Jest tutaj sześciu takich programistów, którzy najbardziej, znaczy no najwięcej rzeczy wnieśli do gry. To są właśnie ich postacie, jest ich tutaj cała szóstka. Jeśli was to interesuje, to możecie nawet ich całą historię no w internecie gdzieś wyszukać, bo jak sobie tak sprawdzałem te zestawy, to właśnie wszyscy tutaj byli opisani, co oni fajnego w grze zrobili, także to są legendy właśnie Robloxa. Ja tutaj oczywiście rozpakuję, założę im odpowiednie sprzęty i zaraz się widzimy. Okej, rozpakowałem tutaj nasze legendy Robloxa, także pokazuję, jak oni tutaj wyglądają. Tutaj gościu ma spluwę i coś dziwnego, może granat, może nie. Jest tu hachany, także na pewno ma tutaj przewagę we wszystkim. Dokładnie tak, jeszcze tutaj z tyłu. Cały na czarno, także tylko przód tutaj się opłaca pokazać. Kolejna tutaj legenda, jest i on. Jak to już kiedyś o nim powiedziałem, że ma bardzo podobny skin do mojego w Minecrafcie akurat. Także to jest śmieszne, ale jak najbardziej widać to podobiznę, co nie? U mnie akurat tych nie ma okularków przeciwsłonecznych. No i dobra, kolejny gościu, on akurat nie ma żadnych dodatków, także jest i on tutaj. Proszę bardzo, kolejna legenda, od tyłu właśnie wygląda tak. Także jest i on. Tutaj taka mała figurka, proszę bardzo, bo to tutaj było jeszcze do kompletu. Lecimy dalej, The Gamer 101 z domino na głowie, proszę bardzo, jest ze swoim mieczykiem. Z tyłu nic ciekawego, tak on właśnie wygląda, kolejna nasza legendka. Dalej, kolejny gościu tutaj zestawienia. Wygląda tak, proszę bardzo, taka figurka. Fajny w ogóle ma hełm tutaj, podoba mi się. Spoko. No i dobra, kolejny uchany typ. Też ma domino akurat na głowie, także jakieś specjalne czapeczki, zobaczcie. Tylko on ma takie domino brązowe. Coś ma tutaj na ręce i dołączona do niego była kolejna deskorolka niebieska, tak właśnie. Także to była tutaj paczucha legend Robloxa, ale słuchajcie, tutaj przez przypadek jak zacząłem wszystko rozpakowywać, to zacząłem rozpakowywać czempionów Robloxa, których już mam rozpakowanych. Także słuchajcie, pokaz wojowników. Mamy wojownika numer 1, Roblox, proszę bardzo, groźny tutaj z jakąś laską, możliwe, że to jest jakiś magik czy coś takiego, ale wygląda mega groźnie. Spoko figurka. Tutaj mamy pana jednookiego, proszę bardzo, z toporkiem. Tak, toporek jest tutaj na odwrót zamontowany, gdyż on będzie tym toporkiem rzucał. Słuchajcie, tak mu zamontowałem, on sobie rzuci i będzie siał grozę. Kolejny wojownik tutaj, chyba niebiański, tak wnoszę po kolorze i po tych skrzydełkach na hełmie. Ale jest i on, proszę bardzo, gotowy do walki, jak najbardziej. Kolejny czempion, chyba też kolejny magik. Zobaczcie, wygląda on tak. Troszkę ma tutaj więcej rzeczy na sobie. Proszę bardzo, ma też przezroczyste nogi. Jak kto woli, co nie? Kolejny czempion w złotej zbroi, złoto-czerwonej zbroi z czerwonym mieczem. Wygląda on tak. Z tyłu akurat, jak widać, nic specjalnego. Ale taki on jest. Kolejny czempion. I ostatni z naszych czempionów, na pewno ostatni tak. Ostatni, najgroźniejszy w sumie. Najgroźniejszy, wkurzony tutaj z twarzy. Ma tarczę, nikt go nie zaatakuje. Ma też swój miecz oczywiście. Jest gotowy do walki. Dobra. Także to był ostatni z czempionów. I to była w sumie ostatnia paczka figurek, tych takich większych, które mam. Jednak jeszcze przed nami są figurki Robloxa właśnie z takiej małej serii. Także wyglądają one tak, że mamy tutaj takie pudełeczko z Robloxem. Proszę bardzo. I sobie to otworzymy i w środku będzie jakaś figurka, także widzimy się za chwilę. Dobra, zobaczcie, mamy tutaj RX i tutaj otwieramy paczuchę i mamy do składania zestaw. Daj ostrość. Tutaj złożymy sobie kolejne figurki, które co prawda nie są takie małe, tak jak patrzę, one będą tak samo jak tamte. Ej, spoko. Pudełko nawet pojemne. Ej, tutaj można chować coś ciekawego. Dobry schowek, polecam. Dobra, to zajmę się złożeniem tego. Okej, złożyłem tego pana i faktycznie to są duże figurki, zobaczcie. Wygląda on tak, ma śmieszną marynarę. Lemao na napisie, tak? Z tyłu akurat nic ciekawego, niebieskie włosy, ale bez kitu. To są duże figurki, bo zobaczcie, dla porównania ta jest troszeczkę większa nawet, mogę przyznać. Także spoko. Od razu też dostajemy kody, o których wspominałem wcześniej. Także będzie więcej kodów. Dobra, ale żeby nie było,
Tych figurek mam jeszcze tutaj dosyć sporo, także ja je tutaj sobie spokojnie złożę i wam wszystkie zaraz pokażę. Okej, złożyłem już wszystkie tutaj figurki z naszej tutaj miniserii Mystery Boxów, bo to są Mystery Boxy, czyli kupujecie sobie takiego boxa, nie wiecie co jest w środku, a w środku są różne figurki. I w sumie z tych figurek dwa zestawy mi się, że tak powiem, zdublowały, tak, czyli trafiłem dwa razy po to samo, co miałem wcześniej. Także dobra, lecimy po kolei, co tutaj mam. Mamy tutaj normalnie, że tak powiem, Indiana Jonesa, tak, taki tutaj pan ze zwierzakiem na plecach. On sobie tutaj siedzi, tak, ten pan Indiana Jones zamiast oczu ma dolary, także dlatego go nazwałem Indiana Jonesem. Może to jest Nathan Drake, nieważne. Kolejny gościu tutaj z figurek to jest jakiś zbir, że tak powiem, bo on tak z oczu no źle patrzy i tą figurkę właśnie trafiłem dwa razy, także mam ją zdublowaną. No i lecimy dalej. Ten jest ciekawy gościu, zobaczcie. Tak wygląda. Taki kozak mi się trafił. Tak, dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj pana robotnika takiego. Wnoszę, że robotnik po hełmie, żeby nie było, po kasku znaczy się. Także taki on tutaj jest. Jest pan policjant. Proszę bardzo. Policjant z zieloną głową. I on też mi się właśnie trafił dwa razy, także tego też mam tutaj zdublowanego. Dobra, tutaj mamy jakiegoś pana rycerza, któremu ręka odpadła, bo jej nie zmontowałem dobrze. O, już jest, dobrze, już jest z ręką. Proszę bardzo, tutaj taki rycerz nam się trafił, trochę hełm źle nałożyłem, bo krzywo, ale to nieważne. Jest tutaj nasz taki rycerz. I tutaj mamy teraz takiego wychillowanego gościa, zobaczcie. Proszę bardzo, uchachany. I że tak wam powiem, to jest skater, bo znowu dostaliśmy do niego deskę. Także tylko go tutaj na deskę kłaść, która mi właśnie wyleciała. I może sobie jeździć, proszę bardzo, jest deska. Może tak to pokażę, jest deska, wszystko jest. Także to by było na tyle, powiem wam, że ten unboxing nagrywam chyba przez godzinę, żeby to wszystko wypakować i wam pokazać. Także hardkorowy unboxing, zobaczymy w ile minut to wytnę. To wtedy będę wiedział, ile rozpakowywałem, wszystko składałem, a ile pokazywałem na ekranie. Także niezły unboxing, mam całe biurko w figurkach Robloxa, to jest coś kozackiego. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli interesują was takie zestawy Robloxa, to oczywiście w opisie macie linki, gdzie je kupić, czyli tam do Empika i do Smyka. No i co, jak będą te właśnie łapeczki w górę, to wam podam te wszystkie kody, o których wspominałem, do roblox.com/toys. No i co? Dzięki raz jeszcze za oglądanie, dzięki za łapki w górę, za komentarze. Widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach standardowo. Także do następnego, na razie, cześć, hej hej!